Oskar Troplowicz był jednym z najbardziej znanych Gliwiczan. Dziś chyba każdy mieszkaniec Gliwic zapytany o twórcę kremu Nivea bez wahania odpowie, że był związany z naszym miastem. W 2016 roku minęło 105 lat od stworzenia kremu Nivea. W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich otwarto z tej okazji specjalną wystawę. Cały zbiór jest własnością kolekcjonera i pasjonata marki Nivea Wojciecha Mszycy. Kiedy się dowiedziałem, że Oskar Troplowicz urodził się w Gliwicach, a właśnie ta fabryka pierwsza polska była w Katowicach, no to zacząłem ten temat zgłębiać. Na Targu Staroci w Bytomiu kupiłem pierwsze opakowania, ale nie kremu Nivea, tylko plastrów Bayersdorfa, bo tak jak firma Bayersdorf i Troplowicz potem zaczynali od plastra leczniczego, tak i mój zbiór zaczął się od plastrów. Troplowicz urodził się w 1863 roku i choć w swoim rodzinnym mieście spędził jedynie pierwszych 7 lat życia, zawsze pamiętał o Górnym Śląsku i Gliwicach, gdzie jego dziadek prowadził renomowaną winiarnię, a ojciec był znanym budowniczym. Oskara Troplowicza pasjonowała sztuka, jednak kierując się powołaniem czy też zwykłym pragmatyzmem, wybrał karierę przedsiębiorcy kosmetycznego. Cieszę się, że mogę w Gliwicach, tutaj w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, pokazać niemal wszystko z Nivealiów, co mam. W tych 8 gablotach na 32 półkach i na ścianach jest tu ponad 400 różnych, jak to mówią, Nivealiów. W Hamburgu Troplowicz stworzył potężną, nowoczesną jak na owe czasy firmę, która już na początku XX wieku miała filie na całym świecie. Troplowicz był prawdziwym innowatorem, wynalazcą, któremu zawdzięczamy nie tylko śnieżnobiały krem Nivea, ale również plaster z opatrunkiem, pomadkę w sztywcie, a nawet pastę do zębów w tubce. Wyroby firmy były promowane kreatywną reklamą wizualną, wykorzystującą chwytliwe marketingowe slogany. Warto wspomnieć, że przy okazji wystawy powstała również publikacja. Przekazujemy Państwu informacje o tej niezwykłej postaci. Jest tam przedstawiony życiorys Oskara Troplowicza, a zwłaszcza jego związki z Gliwicami. Te korzenie, z których on wyrósł, jako że rodzina Troplowicz była bardzo mocno związana z naszym miastem. Od 26 lutego w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich można zobaczyć unikatową kolekcję tzw. Nivealiów, składającą się z olbrzymiej ilości opakowań po kremie Nivea, gadżetów reklamowych firmy, plakatów i wycinków z prasy. Przypomnijmy, że w 2013 roku na zlecenie miasta Gliwice zrealizowano film o historii Troplowicza.